regulatury prawne dotyczące firmy, stowarzyszenia, to wydaje mi się, stowarzyszeń, no powinno się uwzględniać tak samo liczbę. To wszystko ma na celu rozwój powiatu kościerskiego, ale też bardzo ważna rzecz, klimat współpracy i wzajemną pomoc. To znaczy się każda firma działa oddzielnie sama dla siebie, a jednocześnie wspólnie sobie pomagamy. I samorządy, i przedsiębiorstwa w promocji turystycznej, ale mówię nie tylko, bo przecież turystyka to jedno, ale rozwój gospodarczy, miejsca pracy z tym związane, hotele, restauracje, kino na przykład, basen, więcej klientów. To wszystko razem daje rozwój. I taki był główny cel, a dzisiaj kwestia formalna, bardzo ważna i bardzo ważny dzień. Start, lot, Serce Kaszub 25 stycznia 2012, z czego się bardzo cieszę, że to spotkanie się udało, bo już zarząd wybraliśmy. Dzisiaj stoi przed nami ta kwestia, o której rozmawialiśmy, czyli ustalenie, powołanie po pierwsze zarządu, potem ustalenie składki członkowskiej. Pytanie, na jakim poziomie, no właśnie teraz trwa dyskusja, tak? Od czego uzależnić ten poziom? Czy ona powinna obejmować tylko i wyłącznie składkę wynikającą z kosztów tak zwanych bieżących funkcjonowania? Ja się do tego przychylam, natomiast pozostałe ewentualne koszty powinny być kosztami zadaniowymi, czyli powinniśmy składać się na jakieś wspólne zadania, które będą jasno określone, czyli składka na konkretne koszty związane z funkcjonowaniem, natomiast pozostałe elementy związane z finansami na konkretne zadania.